Masakra. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj przetestujemy sobie Battlefielda 1 na i3 4170 oraz GTX 950 od Zotaka w wersji AMP. Ustawienia, jak widzicie, mam na automatyczne, czyli automatyczny dobór ustawień. Natomiast wszystko jest, jak widzicie, na średnie. Tak więc takie ustawienia, w takich będziemy właśnie sobie testować tą grę. Tak więc wróćmy z powrotem na pole walki. No i będziemy patrzeć, co się dzieje, ile FPS-ów uda nam się tutaj wykrzesać z mojego sprzętu. Oczywiście pierwsze testy Battlefielda 1 mogliście już zobaczyć u mnie na kanale. Robiłem je oczywiście na procesorze Pentium G3258. I tych klatek tam było chyba 30-40 coś w granicach tego. Tutaj natomiast na i3 mamy ich zdecydowanie więcej, około 50-60, momentami nawet i więcej. Wejdźmy do góry. Może tutaj gdzieś uciekniemy. Oj, kto mnie tam dojrzał? ...60 FPS. Myślę, że taka wartość powinna większość osób bez problemu zadowolić. Shit, jeszcze go nie trafiłem, no. No, niestety. Dobra, słuchajcie, teraz może spróbujemy troszeczkę te ustawienia graficzne zwiększyć. Tak więc wchodzimy sobie w obraz, zaawansowane. No i tutaj może ustawmy wartość wysoką i zobaczmy, jak spisze się i3 z GTX-em właśnie na ustawieniach wysokich. Może odrodzimy się tutaj na E. W tej chwili, jak widzicie, klatki troszeczkę nam spadły. No ale gramy na ustawieniach wysokich. Tam jakiś snajper próbuje nas... Ojejka, no. Okej, w tej chwili mamy ustawienia wysokie cały czas i około 50 klatek. Aczkolwiek jesteśmy teraz w takiej lokalizacji, gdzie mało się dzieje. 40 FPS-ów, 45. Tracimy kontrolę nad celem Delta. Przejdźmy zatem do ustawień wysokich. Zobaczymy, jak pójdzie na wysokich. Wygrywamy to bardzo dobrze. Znaczy na ultra, o, miałem na myśli ustawienia ultra. Mamy teraz ustawienia ultra. Wracamy do gry. Może odrodzimy się tutaj na E. I na ultra też tak wcale źle nie jest. Na razie widziałem spadki do 33 klatek na sekundę. Pamiętam, tyle klatek miałem chyba na Pentiumie w ustawieniach niskich, jeżeli dobrze pamiętam. Aczkolwiek czuć tą małą płynność gry przy takich ustawieniach właśnie. Shit. Jeszcze się nie przyzwyczaiłem do tej gry chyba. Kurczę. Zwycięstwo. No dobra, mamy koniec rozgrywki. Myślę, że to tyle. W zupełności ten test nam wystarczy. Na ustawieniach średnich jak najbardziej można grać ze spokojną liczbą klatek na sekundę w okolicach 60. Jeżeli chodzi o ustawienia wysokie, no to mamy ich troszeczkę mniej, około 40. No i na ustawieniach ultra, jak mogliście zobaczyć,
około 30 kilku klatek. Podejrzewam, że te klatki mogłyby jeszcze troszeczkę spaść. Tak więc na dzisiaj to wszystko. Na razie, cześć.